Dzień dobry moi mili w kąciku botaniku. Dzisiaj będę Wam opowiadała o kolejnym owocu cytrusowym, ponieważ w poprzednim odcinku opowiadałam Wam o bergamotce, a dzisiaj opowiem Wam o cytrynie. Cytryna rozpoznawalna jest praktycznie na całym świecie. Jest to taki owoc i zapach, że praktycznie gdziekolwiek, na jakimkolwiek kontynencie powiemy hasło cytryna, praktycznie każdy wie, jaki to jest zapach i jaki to jest owoc. Tak naprawdę nie wiadomo, od kiedy cytryna towarzyszy nam na świecie. Ale naukowcy z National Geographic za pomocą DNA kilka lat temu odkryli, iż cytryna jest już z nami na Ziemi około 7-8 milionów lat. Pochodzi z gorzkiej pomarańczy oraz innych drzew cytrusowych. Spór też do dzisiaj przez naukowców trwa, gdzie tak naprawdę pierwszy raz odkryto drzewo cytrynowe, cytrynę. Podejrzewa się, że może być to Assam w Birmie lub Chiny, ale tak naprawdę jest to kwestia umowna i nie wiadomo. Pierwszy rysunek, który możemy być pewni, że jest tam cytryna, według archeologów, został odkryty i namalowany 3,5 tysiąca lat temu w świątyni Karnak, przy świątyni Karnak. Literatura natomiast tak już poważniej zaczęła się zajmować cytryną i taką pierwszą, większą rozprawkę na jej temat możemy znaleźć w X wieku i jest to w dokumencie o rolnictwie. Starożytni Rzymianie nie znali innych cytrusów oprócz cytryny. I cytryna pokazywała majętność Rzymian. Mogli sobie na nią pozwolić tylko i wyłącznie ludzie rządzący oraz bardzo, bardzo bogaci. A ja jeszcze tutaj zapomniałam, chcę Wam pokazać. O, miało być na początku, ale ja to nagrywam na żywo. Tak wygląda drzewo cytryny i cytryna, chociaż myślę, że każdy wie, jak wygląda cytryna. Więc dla starożytnych Rzymian cytryna była symbolem statusu i majątku, ponieważ cytryna była bardzo trudna w imporcie i żeby mogła przetrwać trudne warunki, potrzeba było wiele zachodu. No i tutaj płynnie przechodzę do symboliki cytryny i powiem Wam szczerze, że przeglądając źródła, dosyć mocno się zaskoczyłam, ponieważ cytryna, oprócz tego, iż jest bardzo mocnym symbolem czystości, to jest bardzo mocnym symbolem miłości. Symbolizuje ona w obrzędowości, magii, długowieczność, miłość, wierność i w obrzędach oraz w magii tej nowoczesnej olejek cytrusowy oraz sok rozcieńczony z wodą właśnie wykorzystuje się po to, aby zdobyć serce najbliższego, najbliższej ukochanej osoby. Jeżeli chcemy według podań magicznych, aby nasz wybranek był nam wierny, to należy go karmić ciastem cytrynowym. Natomiast jeżeli chcemy przyciągnąć do siebie miłość, dobrze jest koło szyi nosić zapach cytrynowy tutaj, bądź olejkiem eterycznym natrzeć sobie biżuterię i ten zapach, energia ma przyciągnąć do nas ukochaną osobę. Poleca się również, aby zażywać kąpieli podczas pełni księżyca właśnie z olejkiem eterycznym z cytryny. W Hodo natomiast jest taki zwyczaj, że jeżeli upatrzymy sobie osobę, w której chcielibyśmy wzniecić żar, należy od małego ziarenka zasadzić cytrynę, poczekać aż wyrośnie i da owoce i takim to owocem cytrynowym poczęstować wybrankę lub wybranka, efekt podobno jest murowany. No, jest to takie dalekosiężne planowanie, no ale być może to naprawdę działa i warto wykorzystać. Jeżeli chcemy, aby
ktoś się z nami zaprzyjaźnił, cytryna również temu sprzyja. Należy takiego delikwenta lub delikwentkę zaprosić do nas do domu, pod stołek dać świeży plasterek cytryny, jeżeli siądzie, ten plasterek się splaszczy, mamy murowaną przyjaźń. Cytryna jest też symbolem dobrej energii, wprowadzania dobrej energii. Jeżeli chcemy, aby nasze przedmioty, których używamy, nam służyły, albo są to przede wszystkim przedmioty z drugiej ręki, poleca się nacieranie tychże przedmiotów olejkiem eterycznym z cytryny bądź rozcieńczonym sokiem z cytryny. Cytryna jest również bardzo mocnym symbolem czystości. Praktycznie cała historia, jeżeli chodzi o symbolikę, pochodzi z czasów zarazy. Tam używano bardzo dużo, oczywiście ci, którzy mogli sobie na cytrynę pozwolić, cytryn, myto podłogi, zresztą do dzisiaj myje się podłogi z olejkiem z cytryny. I miało to sprzyjać czystości, sterylności oraz zdrowotności. Cytryna jest również symbolem w chrześcijaństwie wierności i właśnie też czystości. I jeżeli spotkacie się w sztuce z takimi oto obrazami, położę, tu trochę wiatr wieje, na których jest kobieta, rodzina z małym dzieckiem przy cytrynie, widzicie? I jeszcze mam tutaj jeden, przepiękny obraz. Maleństwo trzyma cytrynę w ręku. To obrazy te symbolizują czystość i wierność. W XVII wieku powstała moda na malowanie obrazów, na portretowanie dzieci, które w swoich rączkach trzymały cytrynę, a obok nich był pies. Ja Wam tutaj pokażę i zaraz wyjaśnię, o co chodziło. O, wieje. Widzicie? Tutaj taki maluch. Trzyma w ręku cytrynę, obok jest pies. I tutaj również. Oczywiście cytryna oprócz statusu rodziny portretowalnej symbolizowała już Wam powiem, żeby sobie to ułożyć. Cytryna jako owoc symbolizowała owoc rodziców, czyli dziecko, a pies symbolizował dobre wychowanie. W zodiakalnych mieszankach, aby tworzyć, cytryny używa się dla ryb, wodników, bliźniąt oraz raków. Przepraszam Was bardzo dzisiaj, jestem trochę rozkojarzona, ale nagrywam to na żywo i nie będę powtarzać. Chcę, żeby to płynęło. Planetą cytryny jest Księżyc, żywiołem woda, natomiast cytryna ma płeć kobiecą. No, to wiadomo. I teraz przejdę do omówienia zapachu. Takich ciekawszych wątków. Pod koniec XVII wieku Paul Feminis stworzył nowy zapach, który nazywał się Leon Admirable. Była to woda zapachowa, która okazała się totalnym szałem. Właśnie dzięki tej wodzie Leon Admirable powoli zaczęły przestawać w modzie ciężkie, orientalne zapachy, i przede wszystkim odchodziła do lamusa woda węgierska. 100 lat później potomek Paula, Jean-Marie Marina, udoskonalił tą formułę i stworzył wodę kolońską Edu de Cologne. No i to już był totalny szał. Po prostu świat zapachowy, perfumeryjny oszalał. Wszyscy zaczęli kopiować po prostu tą wodę. Domy perfumeryjne ją kopiowały, perfumiarze również ją kopiowali. Tak naprawdę myślę, że jak studiuję, że Jean-Marie Marina też tak
nie był odkrywcą wody de Cologne, no ale tak się uznaje. Walczył on z tymi perfumiarzami i domami perfumeryjnymi do tego stopnia, iż wytoczył im procesy w sądzie. Nie wygrał. Nie wygrał i cały po prostu świat perfumeryjny bezpardonowo tą wodę kopiował i ta woda naprawdę wielkim przytupem weszła na rynek. Z ciekawostek jeszcze chcę Wam powiedzieć, iż James Lind w XVIII wieku prowadził badania nad szkorbutem. Między innymi podawał chorym marynarzom sok z cytryny. Nie zdawał on sobie jeszcze wtedy sprawy, z jaką dobrą energię i dla zdrowotności, co robi witamina C zawarta właśnie w cytrynie, ale zauważył, iż sok po prostu leczy tych marynarzy. Marynarka wojenna, angielska, widząc dobre efekty, zamówiła tysiące galonów soku z cytryny. I dzięki temu żołnierze wyzdrowieli, a to pozwoliło zwyciężyć Napoleona Bonaparte, ponieważ mieli wystarczającą ilość ludzi. Cytryna ma zapach rześki, orzeźwiający, kojarzy nam się z czymś świeżym, młodym, młodością, latem. Używa jej się przede wszystkim w perfumach, zapachach letnich, nadzień, lekkich, sportowych oraz męskich. No, ja lubię, ale to też kilka razy sobie zepsułam zapachy męskie, bo aż za bardzo ta cytryna dała przytupu, bo właśnie dla mnie ona nadaje takiego topu, kopa. Jest mocnym podkreślnikiem, gdzie już praktycznie w perfumie męskim nie ma o czym dyskutować i wiadomo, że to jest zapach dla mężczyzn. Przeciwieństwem zapachu cytryny tego mocnego jest jej japońska odmiana yuzu. Ona jest delikatniejsza, ona jest taką arystokratką cytrynową i dodaje bardziej szlachetnych nut cytrynowych. Jeszcze jako ciekawostka, każdego roku w naszym nowoczesnym świecie jest produkowanych 19 milionów ton cytryn oraz limonek. I jeszcze na koniec chcę zwrócić uwagę, że cytryna jako symbol czystości jest do dzisiaj, jest bardzo, bardzo mocnym symbolem w nowoczesności, ponieważ zwróćcie uwagę, jest ona używana nałogowo w detergentach, dodaje się tego zapachu do proszków, do prania, do płynów, do naczyń, do mycia podłóg, do kosmetyków myjących, do żeli, do szamponów. A wynika to, tak jak wspomniałam, właśnie z tych czasów zarazy. Jeżeli interesuje Was bardziej zapach zarazy i chcielibyście się więcej na ten temat dowiedzieć, to zapraszam Was do moich wpisów na Botanikum na Facebooku. Ja tam napisałam trzy obszerne posty zapach zarazy i tam między innymi również wspominam o zapachu cytryny, także dla ciekawych zapraszam. Zapach zarazy, jak sobie wpiszecie w lupce, no to odnajdziecie i myślę, że ciekawych rzeczy się dowiecie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za to, że byliście ze mną i za te moje potknięcia, bo wiecie, ja się cały czas oswajam z kamerą tak naprawdę. Każdy odcinek jest dla mnie wyzwaniem, więc czasami te potknięcia będą, ale chcę być autentyczna, więc nie będę po 10 razy nagrywała. Śledźcie mnie tutaj na Botanikum, będę się z Wami dzieliła jak zawsze, myślę, że ciekawymi postami i my widzimy się, moi drodzy, już za 2 tygodnie i znowu będę opowiadała o kolejnym zapachu z rodziny cytrusów. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.